Jest pani kandydatem do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Grudziądza tutaj na listach SLD Lewica Razem. Tak. Idzie pani z jakim programem? Bo tutaj była mowa, że jest duże środki są do rozdysponowania i że no niejako będzie pani tutaj no działać na rzecz, powiedzmy, Grudziądza. W jaki sposób to ma się odbywać? Oczywiście, mam zamiar działać na rzecz Grudziądza. Przez wiele lat pracuję w różnych stowarzyszeniach, pracuję jako wolontariusz, pracuję społecznie w Polskim Czerwonym Krzyżu, pracuję społecznie w Centrum Rehabilitacji imieniem księdza biskupa Jana Chrapka, a obecnie też jestem prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grudziądzu. Spotkałam się z wieloma problemami i widzę, że społeczeństwo Grudziądza potrzebuje takiej pomocy. Pomocy jest potrzebna dla różnych stowarzyszeń, nie tylko dużych, ale i małych. Wiem, że są duże środki przeznaczone na to, aby właśnie te pieniążki trafiały do człowieka, do ludzi, a dla mnie najważniejszą instytucją jest właśnie człowiek. Wiem, że wiele rzeczy się dzieje, widać inwestycje, ale to jest dla mnie, uważam, nie wszystko, bo najważniejszą sprawą i najważniejszą rzeczą jest człowiek, aby to człowiek się cieszy, żeby te rzeczy, które widać zewnętrznie, to tak pięknie wyglądają, żeby również mógł się z tego cieszyć zwykły pracownik, zwykły mieszkaniec Grudziądza i okolic. Chciałabym, żeby nie dzielono naszego regionu na jakieś lepsze regiony, na region Kujawsko-Pomorski A, B czy C, czy nawet D, aby były równe szanse. Zrównoważony rozwój, który jest podkreślany. O zrównoważony, tak samo chodzi o oświatę, żeby był jednakowy dostęp do oświaty. Przecież wiemy, że środowiska wiejskie, ładnie się mówi, wszystko pięknie jest napisane w programach, że jest dostęp i do przedszkoli, i do szkół, ale to jest nieprawda. Bo jeżeli dzieci mają być wożone do przedszkoli czy do szkół wiele kilometrów, to te dzieci często nie są po prostu posyłane czy do przedszkoli, aby właśnie ten rozwój czy ten dostęp do przedszkola był po prostu, no, skrócić drogę. Dla nas jest bardzo ważne, aby i dla mnie konkretnie, aby szkolnictwo się rozwijało publiczne, aby, bo to jest obowiązek państwa, aby nie było takich problemów jak w służbie zdrowia, gdzie próbuje się prywatyzować, przekazywać podmiotom różnym i wtedy się wydłuża i kolejka, i dostęp do medycyny czy do opieki zdrowotnej. I nie chciałabym, żeby taka sytuacja się odbyła również i w oświacie. Jest wiele rzeczy. To są stowarzyszenia, to są dzieci, to jest młodzież, to są osoby starsze, to są osoby poszkodowane, to są osoby niepełnosprawne. Bardzo często osoby niepełnosprawne mają wielką wartość. To są osoby, które mają wielką wrażliwość, ale czasem nie umieją się przebić łokciami. Chciałabym po prostu, żeby dotrzeć do ludzi, pomóc w takich różnych sprawach, przede wszystkim socjalnych. I też, żeby pieniążki nie omijały Grudziądz. Chciałabym mieć wpływ, bo bez nas niestety decydują inni i tylko dlatego zdecydowałam się na kandydowanie, bo znam już realia i wiem, jak to wygląda. Jeżeli nie mam wpływu, jeżeli nie mogę zagłosować za czymś, to pieniążki gdzieś tam, czy te dotacje unijne mogą po prostu Grudziądz ominąć. Czyli takie działania, które jest związane z pani zawodem, wykonywanym też między innymi SLD Lewica Razem, ale jest pani kandydatem bezpartyjnym, niezależnym. Tak, jestem kandydatem bezpartyjnym. Tutaj mi zagwarantowano, że mogę być bezpartyjna, ale zaproponowano mi i tu rozmawialiśmy dość długo, abym kandydowała. Zdecydowałam się niedawno i cieszę się i mam nadzieję, że coś będę mogła dobrego zrobić. Przyszła perspektywa tutaj to również ZIT-y zintegrowane, generalnie działania transportowe. Tak, na to mają przeznaczone będzie w głównej mierze środki w kolejnej perspektywie, a więc też również w kolejnej kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Morskiego. Jak tu pani widzi w tym obszarze, bo to będzie jeden takie oczko działania w tej chwili sejmików. Co pani w tym obszarze by widziała? Jakie działania Grudziądza? Co jeszcze można tu poprawić, zrobić lepiej? No, myślę, że jest bardzo dużo do zrobienia. Przecież jadąc pociągiem do Torunia 1,5 godziny czy trochę więcej, no to troszeczkę przesada moim zdaniem. Tutaj się zaczęły już te inwestycje i widoczne są, ale nie są skończone z tego, co wiem. Tak samo dojazd czy do Gdańska, do innych. Jeżeli chcemy być miastem liczącym się, to autostrada jest bardzo ważna, ale dostęp też innymi drogami, typu kolej, typu połączenia autobusowe. SLD tutaj zwraca uwagę na małe miejscowości, gdzie likwidowany jest transport kolejowy między innymi. I tutaj jest duży nacisk, że tak powiem, odgórnie na to, żeby przywrócić niektóre na przykład połączenia kolejowe z mniejszymi miejscowościami. Podejmowano tutaj niedawno na konwencji właśnie, że przykładowo dojazd do pracy, no różne inne utrudnienia z tego wynika. Ale oczywiście uważam, że tak jak kiedyś kolej jakoś sobie radziła i tyle osób
jakby podróżował koleją, to uważam, że taka możliwość powinna być. Często osoby, a przecież mówimy o oszczędnościach, mówimy o ekologii, mówimy o tym, żeby nie zatruwać środowiska, to chyba lepiej jakby ludzie dojeżdżali do pracy właśnie z tych miejscowości jednym transportem, między innymi koleją, i na to na pewno bym chciała też mieć wpływ, aby to rozwinąć bardziej, czy odbudować, bo szybko można zlikwidować, szybko można zniszczyć, a właśnie odbudować czy przywrócić to jest bardzo trudno, ale chciałabym w tym temacie też działać.